Stop! Czy wiesz, że ten gołąb może być nosicielem ptasiej grypy? Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia wirusem ptasiej grypy jest kontakt drobiu domowego z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Dlatego zaleca się karmienie drobiu w taki sposób, by zabezpieczyć paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz kontaktem z ich odchodami. Więcej na www.asfwrotapodlasia.pl.